Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No komuniści w Ameryce podnieśli łeb w Filadelfii. No tak jak w większości w wielu miastach spalają komuniści po prostu. Czyli ta tak zwana antyfa, antyfaszyści, no lali się już 100 lat temu, hitlerowcy się tłukli z komunistami w Niemczech, no i teraz w Ameryce jest mniej więcej to samo. Komuniści, co zwalczają komuniści? Komuniści, nazywający siebie antyfaszystami, zwalczają kapitalizm, no i zwalczają prawo i porządek. Oni nienawidzą kapitalizmu, no bo mówią, że kapitalizm jest po prostu niszczący. No i tak samo wszystko, co przedstawia prawo i porządek, czyli policja, więzienia, no i wymagania jakieś emigracyjne, żeby to pilnować, no to ogólnie rzecz biorąc to jest przeciwko całej tej polityce komunistów. Oni nawet nie są anarchiści, oni po prostu tak to widzą. Filadelfia, no to ten praktycznie pierwsza stolica Stanów Zjednoczonych, zanim miasto Washington było zrobione na granicy paru stanów. Washington to jest DC, to jest District Columbia. Także tam jest Virginia, się składa i tak dalej, i tak dalej. No ale jest jedno wielkie miejsce dla stolicy, ma troszeczkę inne prawa niż stany naokoło. Także w Filadelfii, no to pomnik Kościuszki jest postawiony, no stare historyczne miasto, dosyć ładne miasto, ale jest pełne komunistów. No i komuniści niestety spalają prywatne biznesy i to już nie teraz, to nie tylko teraz, to już ostatnio z jakiegoś powodu wszystkie te projekty spalają. Co się dzieje? Mianowicie są pewne rejony zapyziałe, zapuszczone, murzyńskie. No i teraz jest taka duże parcie na nieruchomości, na Harlem, na przykład. Każdy wie, co to jest Harlem w Nowym Jorku, to jak jest Manhattan, to tam zaczynają się, są avenue i są ulice, streets, no i powiedzmy tam 5 Avenue i 30, no to tam to wszystko to jest koło tego parku, tam koło 60 się ten park kończy, no i później na dole idzie Harlem. Harlem, no to jest tam 80, 90, 100, tam mało kto się zapuszczał z białych, no ale tak się wszystko to rozszerza, że zaczynają po prostu wchodzić do Harlemu. No i kiedyś jak w tych szczególnie czarnych dzielnicach i tak samo było właśnie w Filadelfii, w tych czarnych dzielnicach, no to ludzie, no to takie slumsowate to wszystko było. Tam ludzie nie pracują, nie mają pieniędzy, no to te budynki są tańsze, te wynajęcie jest tańsze i to wszystko się tak powoli nakręca, no i ziemia tam jest tańsza. No i ludzie, którzy przychodzą, to się nazywa gentrification, czyli gentrification, no to można powiedzieć, że jest uszlachetnianie. Gentry to jest szlachta, czyli takie gentrification tych pewnych rejonów, to jest takie uszlachetnianie. Czyli co to znaczy? No, wyburzyć jakąś tam ruderę i postawić elegancki budynek, no i liczyć na to, że ludzie będą taniej płacić, przyjadą w to miejsce, które nie ma najlepszej reputacji, przyjadą tam 2 czy 3 kilometry dalej, czy tam metro, jeżeli jeździ, dlatego przyjadą, bo będą płacić taniej niż powiedzmy tam. Tyle tylko, że problem jest, że ci, którzy mieszkańcy są lokalni, no to oni nie chcą tego, oni po prostu nie chcą, oni chcą mieszkać w tych slumsach, w tym dziadowskim miejscu, no bo mało płacą i przychodzi co do czego, oni muszą się stamtąd wynieść, tak, także te wszystkie różnice i ten rynek i tak dalej. No i pierwsze co robią komuniści, no to po prostu spalają. Facet 36-letni zainwestował
ponad milion dolarów, no to spalili mu pięć domów, no i nic w zasadzie policja nie zrobiła. Nikt nie został zaresztowany, nikt nie został złapany, nikt nie został oskarżony. No i to wszyscy wiedzą, że to robi ta Antifa. Ten Point Breeze to jest miejsce właśnie takie murzyńskie, gdzie pomiędzy 2005 i 2009 roku to jeden rezydent na trzech, no to żył w zasadzie w biedzie. Tam 60 lat, no to nie było do inwestowania. Tam 60 lat to były ciągle tylko narkotyki i bandytyzm i kryminalne. No, ale facet wziął się 12 lat wcześniej, no i zaczął inwestować. Dlaczego chciał inwestować? No, nikt tam nie chciał inwestować, no bo wszyscy się bali bandytyzmu, a facet się zdecydował zaryzykować, no i niestety te ryzyko bo kosztowało. Zanim mu podpalili, no to w tej dzielnicy zaczęły się pojawiać właśnie plakaty, żeby trzeba rozpierniczyć tego deweloperów, opera tego inwestora, bo on wyrzuca czy eliminuje czarnych i brązowych ludzi. Także to była taka bezpośrednia akcja. To się pojawiło na stronie internetowej tych komunistów. No i mu spalili. Nikt tam nie odpowiedział, kiedy facet sprawdzał z FBI, czyli tą federalną agencją, która powinna być odpowiedzialna na tym poziomie. Oni powiedzieli, że widzieli ogólnie wzrost spraw takich przeciwko mieniu, ale nic konkretnego nie powiedzieli. Policja tak samo mówiła, że nie potrafi, nie jest w stanie nic zrobić. No facet nieustannie miał jakieś akty wandalizmu raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. Przecinali mu opony, pomalowali samochody, czy na budynki jakieś tam malowali graffiti. Część tam przyjechała zamaskowana, strzelała z tych paintball, czyli te kulki z farbą. Rozwalili facetowi szyby w budynku. Także to Filadelfia ma tą historię anarchistów i komunistów. Cała ta taka scena polityczna jest. No i to ci ludzie właśnie pchają coś takiego jak świat bez policji. Także ten cały ruch tych komunistycznych bandziorów, no to właśnie idzie w tym kierunku. Oni wszystko patrzą na każdego, kto potrafi zarobić pieniądze jako wroga ludu. No dużo z tych komunistów też to są naiwni idioci. Oni z dobrego ducha się angażują, powiedzmy, w jakieś banki żywności, organizują jakieś pomoc legalną czy jakieś innego rodzaju pomoc, no, ale ogólnie rzecz biorąc popierają. Większość nawet jeżeli sami nie są fizycznie aktywni w niszczeniu, no to jednak oni popierają to wszystko. Politycznie też niektórzy z tych komunistów dostają się do władzy. W 2017 roku wybrali burmistrza, nie burmistrza, tylko głównego prokuratora dla Filadelfii, Larry Krasner. No i on jest typowy komunista. On powiedział, że zmniejszy powiedzmy wpływ policji i wpływ prokuratora, no i faktycznie się stało. Na stronie nawet internetowej miasta właśnie się cieszy, że będzie koniec masowym aresztowaniom. No i ten
i zachwala się, czy chwali, że jest coraz mniej aresztowań, czyli jest coraz mniej aresztowań i coraz mniej skazanych. Czy to jest dobre? No nie jest dobre, no bo to pokazuje, że facet, który budował domy i jemu to spalili, nic nie są w stanie zrobić. Oni pozwolili, miasto, burmistrz, prokurator pozwolił radykalnym lewakom rozwalać własność prywatną bez żadnej kary. Te wszystkie śledztwa utykają w jakimś takim martwym miejscu i nic nie jest zrobione. No i ten prokurator właśnie nie działa w imieniu podatnika, tak? Oni są wszyscy wybierani, żeby działali w kierunku podatnika. No teraz jeszcze te 3 miesiące korony nie poprawiło kompletnie sytuacji w Ameryce. Wszyscy normalni zachowywali się nienormalnie, a nienormalni to już w ogóle powariowali. Do tego komuniści czekali na taki ten wypadek, jak tego bandziora, który chciałby zapłacić fałszywą 20-dolarówką i Hindus zadzwonił na policję. To policjant go przez 8 minut prosił, czy mu tłumaczył, że ma się poddać, no i bandzior się nie poddał, no i został, udusił się, no w sumie po tej amfetaminie, no te kolano na pewno mu nie pomogło, ale amfetamina mu nie pomogła, 8 minut tego, że walczył z policjantem przeciwko aresztowaniu też mu nie pomogło, no i ta Antifa, komuniści wykorzystują to. Jak to się wszystko skończy? No politycznie się skończy. Ameryka się ocknie. Ameryka nigdy się nie... Normalni ludzie, w każdym kraju normalny człowiek wie że tego rodzaju zachowanie nie jest dobre. No akurat w każdych innych krajach ludzie nie mają broni, ale w Ameryce komunistom raczej się nie uda. Nie uda się przejąć siłowo władzy. Nie są w stanie przejąć policji. No, zamierzają przejąć policję tym podstępnym eliminowaniem prawa i porządku i zamieniania tego na jakieś służby społeczne. No ale teraz w listopadzie już 5 miesięcy do wyborów prezydenckich. W tym samym czasie jest bardzo dużo wyborów do kongresu, do Izby Reprezentantów i do Senatu. I to wszystko można powiedzieć będzie zagłosowane. Myślę, że teraz wszystkie te spalenia, te wszystkie bandytyzmy, te wszystkie opinie demokratów, no bo większość tych miast, Filadelfia, Nowy Jork, Chicago, Detroit, Boston, Indianapolis, wszystkie te miasta, no to są w rękach socjalistów. Te demokraci od kilkudziesięciu lat rządzą tymi i rządzą właśnie tak socjalistycznie i sytuacja nie poprawia się. To tak jak za PRL-u. Sytuacja socjalizmu nigdy się nie poprawia. Znajdują jakieś inne rozwiązania, no ale nie są to rozwiązania rynkowe, tylko to są rozwiązania zawsze cudzym kosztem i to nigdy się dobrze nie kończy. Tak, także wybory będą, jeżeli masz obywatelstwo amerykańskie i głosujesz, no to zdecydowanie nie głosuj na socjalistów. Jeżeli jesteś zarejestrowany jako demokrata, to zmień się na niezależnego albo na republikanina, no ale nie głosuj na czerwone świnie. Nie możesz głosować na czerwone świnie. Widzisz, co to się dzieje. Jeżeli żyłeś w Polsce, w PRL-u i przeszedłeś przez te wszystkie rzeczy, no to widać jak na dłoni, co może nadejść do Ameryki. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku.